Małgorzata Stef, witam Państwa, zapraszam na wiadomości. A w dzisiejszych wiadomościach. Spotkania wigilijne. Laureaci herbu Głubczyc. Informacje Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Spotkanie u burmistrza w sprawie Głubczyckiej kolei. Krótko o sporcie. Będą też zaproszenia. W środę 21 grudnia w Urzędzie Miejskim w Głubczycach odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej. Szanowni Państwo, 26. sesja Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym, to jest 21 grudnia, okres przedświąteczny, ostatnia sesja tegoroczna i program tej sesji mamy taki, że na początku sesji wręczymy 3 herby Głubczyc dla naszych mieszkańców. Będą to herby Głubczyc dla pani Katarzyny i Damiana Mojzyk, będzie herb dla pani Katarzyny Wac, i trzeci herb dla trenera, byłego trenera reprezentacji Ryszarda Burka. W drugiej części, w następnej części będzie już program roboczy dotyczący takich punktów. Dzisiaj mamy sesję budżetową, więc zatwierdzamy budżet na 2017 rok z całą tą procedurą, która obowiązuje przy zatwierdzaniu budżetu. W następnym punkcie będziemy mieć zmiany w budżecie na 2016 rok. W następnym punkcie uchwałę dotyczącą programu profilaktyki rozwiązania problemów alkoholowych. Następny punkt, wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu do lat 3 w gminie. Następnym punktem będzie zmiana projektu uchwały dotyczącej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości. Zmienimy także maleńką zmianę do uchwały dotyczącej planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Głubczyce. I ostatni punkt, wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu polsko-czeskiego w programie Interreg. Informacja przewodniczącego, informacja burmistrza i na końcu opłatek taki z mieszkańcami i z dyrektorami szkół, przedszkoli i z radnymi. I tyle w dniu dzisiejszym. Obszerniejszą relację z tej części uroczystej 26. Rady Miejskiej już niebawem obejrzycie Państwo na naszej antenie. Informacje z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dzisiaj wyjątkowo przedstawi nam kapitan Krzysztof Wiciak. Informacje prasowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach. W okresie od 26 grudnia ubiegłego roku do 1 stycznia 2017 roku odnotowaliśmy w sumie 16 zdarzeń i było to 7 pożarów oraz 9 miejscowych zagrożeń. Strażacy w minionym tygodniu gasili pożar sterty słomy w miejscowości Babice, pożar instalacji elektrycznej w mieszkaniu na drugim piętrze zlokalizowanym w Głubczycach na ulicy Warszawskiej, pożar sadzy w kominie w budynku mieszkalnym w miejscowości Równe, pożar samochodu osobowego przy budynku gospodarczym na ulicy Stromej w Głubczycach, pożar drzewa rosnącego przy drodze wojewódzkiej nr 420 na trasie Dzierżysław-Pilszcz, pożar wyposażenia w jednym z pokoi w mieszkaniu budynku wielorodzinnego przy ulicy Wiejskiej w Głubczycach i pożar śmietnika w Głubczycach na ulicy Staszica. Usuwaliśmy także inne miejscowe zagrożenia i tak. W Lewicach strażacy zabezpieczali i miejsce zdarzenia i usuwali z sąsiednich posesji pozrywane przez silny wiatr elementy poszycia dachu świetlicy wiejskiej. Na trasie Zubrzyce-Chrustno zastęp OSP Zubrzyce usuwał przewrócone drzewo z jezdni drogi, a z kolei zastęp JRG Głubczyce usuwał niebezpieczne pochylone drzewo nad budynkiem na ulicy Żeromskiego w Głubczycach. Pomagaliśmy policji w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia podczas usuwania materiałów wybuchowych z piwnicy budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Niepodległości w Głubczycach. Zabezpieczaliśmy miejsce zdarzenia i pomagaliśmy zarządcy drogi w usunięciu plamy oleju z jezdni drogi w miejscowości Księże Pole. W miejscowości Klisino usuwaliśmy skutki wypadku drogowego dwóch samochodów osobowych, w którym obrażeń ciała doznały trzy osoby podróżujące tymi pojazdami.
W Baborowie na ulicy Akacjowej ewakuowaliśmy 9 osób z budynku wielorodzinnego w związku z wykryciem ulatniającego się tlenku węgla z przewodów kominowych. Zostaliśmy poproszeni przez policję o pomoc w poszukiwaniach zaginionego 52-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu prudnickiego. W działaniach tych brał udział 9 zastępów Straży Pożarnej oraz 5 radiowozów policji w łącznej sile 58 ratowników, a także 6 policyjnych psów tropiących. Po niespełna godzinie poszukiwań zastęp z jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Głubczycach odnalazł zaginionego mężczyznę, który leżał na skraju pola uprawnego przy torach kolejowych pomiędzy miejscowościami Ściborzyce Małe, Tarnkowa. Mężczyzna był przytomny, z chwilową utratą świadomości, skrajnie wycieńczony i wychłodzony. Uskarżał się na ból brzucha i brak czucia w kończynach dolnych. Jako dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej, jednocześnie kierujący działaniem ratowniczym, z ramienia Straży Pożarnej chciałbym podziękować tutaj młodszemu ogniowiszczowi Pawłowi Młot z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach za odnalezienie i udzielenie poszkodowanemu fachowej pierwszej pomocy medycznej, a tym samym za uratowanie życia temu człowiekowi. Podsumowując, ubiegły rok informuję, że na terenie powiatu głubczyckiego interweniowaliśmy łącznie 643 razy. Było to 162 pożary, 456 miejscowych zagrożeń oraz 25 alarmów fałszywych. I korzystając z okazji, w imieniu wszystkich strażaków z terenu powiatu głubczyckiego, na czele z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach, panem brygadierem Wojciechem Semeniuk, chciałbym Państwu złożyć życzenia noworoczne, szczęśliwego nowego roku. Dziękuję za uwagę. O kilka słów na temat akcji poszukiwawczej zaginionego poprosiliśmy głównego bohatera, człowieka, który odnalazł zaginionego, młodszego ogniomistrza Pawła Młota. W dniu 29 grudnia 2016 roku do stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach wpłynęło zgłoszenie celem poszukiwania mężczyzny znajdującego się na terenie gminy Głubczyce. Około godziny 11.30 dwa zastępy jednostki ratowniczo-gaśniczej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Głubczycach udały się na miejsce zdarzenia do miejscowości Ściborzyce Małe. Po dojeździe na miejsce zdarzenia do miejscowości Ściborzyce Małe wspólnie z dowódcą jednostki ratowniczo-gaśniczej wypracowaliśmy decyzje mające na celu jak najszybsze odnalezienie osoby poszkodowanej. Znajomość topografii terenu powiatu głubczyckiego pozwoliła na wypracowanie takich decyzji, aby te poszukiwania były jak najskuteczniejsze. Po podziale terenu działania na sektory rozdysponowano jednostki OSP w poszczególne miejsca. Następnie wspólnie z dowódcą jednostki udaliśmy się samochodem terenowym we wcześniej zaplanowane miejsca, w które prawdopodobnie mógł przebywać mężczyzna poszukiwany. Po kilkunastu minutach jazdy samochodem terenowym w pewnym momencie w szczerym polu ujrzeliśmy osobę leżącą bezwładnie na środku pola. Natychmiast podjechaliśmy do osoby leżącej na polu. W tym momencie udzieliłem kwalifikowanej pomocy medycznej osobie poszkodowanej. Natomiast dowódca zgłaszał to do stanowiska kierowania, że odnaleziono osobę. Nie wiedzieliśmy, czy jest to osoba faktycznie poszukiwana, ale była to osoba, która była skrajnie wycieńczona, uskarżająca się na ból brzucha z odmrożonymi kończynami dolnymi. W pierwszej kolejności udzieliłem kwalifikowanej pomocy medycznej przy pomocy dostępnych środków. Następnie, z uwagi na trudny teren panujący na miejscu zdarzenia, korzystając z uprawnień kierującego działaniem ratowniczym, odstąpiliśmy od zasad uznawanych powszechnie za bezpieczne i przy pomocy samochodu terenowego ewakuowaliśmy osobę poszkodowaną do miejsca bezpiecznego, do którego mogło dojechać zespół ratownictwa medycznego. W miejscu bezpiecznym przekazaliśmy osobę poszkodowaną, którą zajął się zespół ratownictwa medycznego.
Jak wszyscy doskonale wiemy, w naszym kraju szykuje się wielka reforma w szkolnictwie. Likwidacji mają ulec szkoły gimnazjalne. Sejm przyjął ustawę. Zdania co do tej reformy są bardzo podzielone. Wszystko w rękach prezydenta. Póki co gimnazja protestują przeciwko tej ustawie. My z naszą kamerą odwiedziliśmy Głubczyckie Gimnazjum. Witam serdecznie. Chciałam się odnieść do tego, że moje grono pedagogiczne razem również z nami zasygnalizowaliśmy sytuację związaną z likwidacją gimnazjów. Jesteśmy samodzielnym gimnazjum w Głubczycach i uważamy, że nie powinno być likwidowane, że poprzez te długie lata pracy, ciężkiej pracy wszystkich tutaj pracowników szkoły zrobiliśmy bardzo wiele dla polskiej oświaty i uważamy, że gimnazja powinny dalej istnieć. Dlatego też grono pedagogiczne wspólnie ustaliliśmy, że będziemy protestować między innymi poprzez ten baner. Również wysłaliśmy list do pani otwarty do pani minister, opisujący nasze długoletnie osiągnięcia. Gimnazjum to takie miejsce, gdzie spotykamy się z młodzieżą w szczególnym wieku rozwojowym i myślę, że moje grono pedagogiczne bardzo dobrze sobie już radzi w pracy z tą młodzieżą. Szkoda by było tych lat, które przeznaczyliśmy na pracę, na dokształcanie się, na wypracowanie pewnych metod pracy. Szkoda by było tych lat zlikwidować i uważamy również, że oświata jest takim miejscem, w którym należy dokonywać zmian, ale one nie powinny być takie szybkie i tak radykalne. Powinny być poddane publicznej, solidnej publicznej debacie. Myślę, że takim argumentem na to, żeby zastanowić się nad reformą oświaty i nad likwidacją gimnazjum jest to, żeby zapytać tak naprawdę młodzież gimnazjalną, co sądzi o likwidacji gimnazjum. Podtrzymuję swoje stanowisko i większości grona pedagogicznego, że gimnazjum powinno zostać i reforma nie powinna być taka szybka i błyskawiczna, bo przyniesie więcej szkód niż pożytku. 28 grudnia członkowie Towarzystwa Entuzjastów Kolei spotkali się z burmistrzem Głubczyc Adamem Krupą. Spotkanie było owocne, ale więcej na ten temat powie Jan Psota z Towarzystwa Entuzjastów Kolei. Dzień dobry, Jan Psota, Towarzystwo Entuzjastów Kolei. Chcemy zaprosić Was oglądających w ostatnią sobotę stycznia, czyli 28, na 9 rano na dworzec kolejowy w Głubczycach, bo rozpoczynamy akcję czyszczenia linii kolejowej 177 do Raciborza, która to linia aż do Baborowa z punktu widzenia Raciborza jest czynna, a na odcinku Baborów-Głubczyce jest nieużywana od lat, a chcemy ją przywrócić na początek do ruchu drezynowego, bo od czegoś trzeba zacząć. I w takim razie prosimy wszystkich z narzędziami, z piłą, z sekatorem, z maczetą, jak się to nazywa, bo to są najwygodniejsze narzędzia do tych naszych celów. I ewentualnie niektórych z łopatą i z kilofem, żeby poczyścić przejazdy kolejowe. I w ten sposób w ciągu kilku dni, jeżeli stawi się Was wystarczająca siła, wyczyścimy tą linię, na co dostaliśmy pozwolenie z PKP PLK i będziecie mogli od tego momentu używać na początek drezyn na pedały, znaczy jednej drezyny na pedały, którą mamy nadzieję Wam wyrychtować na wiosnę. A jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to może pociąg specjalny do Was zawita. A w każdym razie będziecie mogli mieć taką rozrywkę jak w Bieszczadach tu we własnym mieście. Jeżeli okaże się, że do ekookien potrzeba, znaczy, że część z Was pracuje na przykład w ekooknach czy gdzie indziej w okolicy Raciborza, to mamy nadzieję, że i koleje śląskie będą mogły przysłać tu do Was w swoim czasie szynobusy i jakoś to pójdzie dalej po prostu.
A zatem, Szanowni Państwo, zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby pomóc przy oczyszczaniu torów z Głubczyc do Baborowa, aby już wiosną można było drezyną jeździć na tej trasie. Niech stawią się 28 stycznia na dworcu kolejowym w Głubczycach ze swoimi narzędziami, by pomóc przy czyszczeniu torów. Proponujemy pracę tę potraktować jako czynny wypoczynek, a drezyna będzie dostępna dla wszystkich chętnych. A wiosną rower czy kijki można będzie zamienić na drezynę. Zapraszamy! Koniec grudnia upłynął nam pod znakiem spotkań opłatkowych, spotkań wigilijnych. Telewizja nasza odwiedziła kilka takich wydarzeń. Byliśmy m.in. na wieczerzy wigilijnej w Domu Dziecka w Krasnym Polu. W imieniu wszystkich wychowanków placówki interwencyjnej Gniazdo i Domu Dziecka w Krasnym Polu chciałbym serdecznie powitać przybyłych gości. Jest nam bardzo miło, że zechcieli Państwo uczestniczyć w uroczystej kolacji wigilijnej. Mam nadzieję, że wieczór ten pozostanie na długo w naszych sercach i pamięci. To dla mnie przywilej i ogromny powód do dumy rozpocząć okres świąt razem z Wami na wieczerzy wigilijnej w naszej placówce. W dniu, w którym magia świąt Bożego Narodzenia w swym przesłaniu i głębi niesie natchnienie i spokój duszy. Serdecznie witam wszystkich obecnych na dzisiejszym spotkaniu. Witam dzieci, wychowawców, pracowników administracji i obsługi. Witam przybyłych gości, którzy zechcieli przyjąć nasze zaproszenie i zaszczycić nas swoją obecnością. Korzystając z tej wyjątkowej okazji, pragnę życzyć wszystkim, by Duch Bożego Narodzenia rozjaśnił serca braterską miłością i przyjaźnią, nakłaniał do pełnych dobroci aktów służby. Życzę, abyśmy odnaleźli szczęście utkane radością, dziecięcą niewinnością i promienistym uśmiechem. Abyśmy kierowani światłością betlejemską odnaleźli w rzeczywistości pełnej mroku błogość prawdziwych wartości. Niechaj choinka zdobiąca wnętrza waszych domów zalśni blaskiem rozświetlającym drogę życiową obfitą w miłość, ciepło i zaufanie. A Boże Dziecię niech napełni każde serduszko, te duże i te maleńkie, spokojem, harmonią, szczęściem i przebaczeniem. Obyśmy wszyscy jak mędrcy szukali jasnej, szczególnej gwiazdy, która poprowadzi nas do prawdziwego szczęścia i pojednania ze sobą i z całym światem. Obyśmy wszyscy udali się w duchową podróż do Betlejem, zabierając ze sobą czułe, czyste serce. Po tych pięknych słowach pani dyrektor trudno cokolwiek dodać, bo można tylko powiedzieć, że w imieniu zarządu, w imieniu tych, którzy tutaj przybyli z powiatu głubczyckiego, pani skarbnik, pani wicestarostka, kierownik PCPR-u, członkowie zarządu, pan Kulik, pan Pospiszyl czy pani Sapa, mogę tylko się przyłączyć do tych pięknych słów, które pani by powiedziała i niezmiernie się cieszę, że te słowa oddają, mam nadzieję i tego jestem pewny właściwie, że oddają też atmosferę, która panuje w Domu Dziecka w Krasnym Polu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że ta taka wspólnota, która tutaj jest, która trwa i która będzie trwała, no ma podstawy właśnie w słowach, które pani dyrektor wypowiedziała, ma podstawy w tym, co panie nauczycielki czy opiekunki robią z dziećmi, bo tak patrzymy na te maleństwa i wiemy, że one wymagają wielkiej opieki, wielkiego serca, jak dla własnych dzieci. I wiem, że to serce oddajecie tym dzieciom, bo one też na to serce zasługują. I myślę, że czują się jak w domu, rodzinnym domu, a szczególnie jest to bardzo ważne w tak wrażliwych świętach, jakimi są święta Bożego Narodzenia. Życzyłbym wam, żeby te święta, szczególnie tym dzieciaczką, które niektórych kojarzę sprzed roku, niektóre kojarzę jak choinkę nam ubierały w starostwie, żeby naprawdę czuli się tutaj bardzo dobrze, żeby odczuwały tą atmosferę, rodzinną atmosferę, no i żeby przyszłość jawiła się jak najlepsza i zarówno dla tych, którzy się opiekują, jak i dla tych, które wymagają tej opieki, czyli dla podopiecznych. Wierzę, tak jak mówię, jestem pewny, że oddajecie serce w pełni tym, którzy tej opieki wymagają. Jako zarząd powiatu też staramy się wspierać te działania, wspierać działania pani dyrektor. Wiem, że są jakieś nowe
koncepcję, może nie funkcjonowania, ale wsparcia tutaj dla domu dziecka i na pewno z naszej strony będzie pełna akceptacja dla tego typu działań i pełne wsparcie. Także życzę wszystkiego najlepszego, dziękujemy za zaproszenie i żeby ten przyszły rok był takim rokiem jedności, spokoju i takiej atmosfery, jaka dotychczas panuje w domu dziecka w Krasnym Polu. Gratuluję, dziękuję opiekunom i wszystkiego najlepszego. W imieniu wszystkich wychowanków Domu Dziecka w Krasnym Polu i placówki interwencyjnej w Gnieździe pragnę podziękować Państwu za przybycie i za prezenty, które Państwo zrobili. Pragnę złożyć też specjalne podziękowanie dla Pani Dyrektor za organizację całej wieczerzy. W imieniu Pani Dyrektor oraz całej kadry dziękujemy wszystkim przybyłym gościom na naszą wspaniałą Wigilię, którą zorganizowaliśmy dla naszych kochanych dzieci. Dziękujemy naszym wspaniałym Paniom kucharkom za przygotowanie tych wspaniałych potraw i zapraszamy na przyszły rok również na naszą wspaniałą Wigilię do Domu Dziecka w Krasnym Polu. Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy bardzo prężnie działają i wspierają naszą placówkę, otwierają do nas swoje serca, nie zapominają. Nawet najdrobniejszy uśmiech z ich strony jest dla nas bardzo dużym gestem w kierunku naszych dzieci. Dziękujemy za wszystkim, którzy przychodzą, odwiedzają nas. Placówka stoi otworem dla wszystkich. Zapraszamy. Szczególne podziękowania kieruję również w stronę wychowawców za zaangażowanie i ten trud włożony w przygotowanie jasełek. Z naszą kamerą odwiedziliśmy również Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom w Głubczycach, właśnie w trakcie wieczerzy wigilijnej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich bardzo serdecznie telewidzów naszej lokalnej telewizji. Pragnę wszystkim podziękować parafianom za wsparcie naszego ośrodka, ofiarom pod kościołami w naszym mieście. Dzięki waszej ofiarności możemy przeżywać Wigilię świąteczną w ośrodku, którą dzieci będą wspominać w swoich domach. Mamy tutaj wśród nas zaproszonych gości, przedstawicieli władz samorządowych, przedstawicieli szkół, z którymi współpracujemy, skąd są dzieci, młodzież, wolontariusze i harcerze, są ministranci. Są nasi seniorzy z klubu Joachima i Anny, czyli z klubu babci i dziadka. Są ojcowie i bracia z naszego klasztoru. Dzieci wprowadziły nas w atmosferę świąteczną poprzez śpiewanie kolęd i krótką inscenizację wydarzenia pokłonu pasterzy i śpiewu anielskiego w czasie Bożego Narodzenia. Po odczytaniu Ewangelii pobłogosławiliśmy opłatki i podzieliliśmy się tutaj ze sobą. Wszyscy od najmłodszych do najstarszych, od najbardziej znanych po nieznanych, bo od najbardziej zasłużonych po tych, którzy rozpoczynają drogę swojego życia. Po skończonej kolacji, która teraz trwa, dzieci, wszyscy tutaj obecni tradycyjnie, jak w domu, otrzymają prezenty i dzieci, młodzież i mamy, które pomagały przygotować posiłek i ustroić salę. I wszyscy zaproszeni goście, każdy wyjdzie z pamiątkowym prezentem, z upominkiem, z niespodzianką. Szczęść Boże! Obszerniejsze relacje z obu tych spotkań wigilijnych jeszcze w styczniu na naszej antenie. 28 grudnia pod choinką na Głubczyckim Rynku spotkaliśmy przedszkolaków z przedszkola numer 1, którzy przyszli na rynek, aby zakolędować głubczyczanom. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten grudniowy wieczór, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Witam wszystkie dzieci, wszystkich rodziców, dziadków obecnym na wspólnym kolędowaniu. Kolędowanie stało się już tradycją naszego przedszkola. W zeszłym roku kolędowaliśmy przy szopce w Zespole Szkół Rolniczych, a w tym roku zmieniliśmy miejsce. Wspólnie kolędować będziemy pod piękną choinką pod Głubczyckim Ratuszu. Dzisiaj również udamy się do Stajni na Warszawskiej. Tam złożymy dary dla zwierząt
majątek w postaci owoców, warzyw oraz ziaren zbóż. W tym okresie przedświątecznym uczymy dzielenia się z innymi, a tym samym obdarowywania innych, m.in. zwierzątek, do których dzieci przychodzą w ciągu roku, gdyż jesteśmy częstymi gośćmi w stajni na Warszawskiej, a więc zapraszamy wszystkich do wspólnego kolędowania i uroczystego pochodu przez miasto. Dziękuję. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Bożonarodzeniowe zwyczaje na pograniczu polsko-czeskim. W dniu 21 grudnia 2016 roku w ramach projektu polsko-czeskiego Tworzenie i tradycje. Wspólnie przekraczamy granice. Dzieci z przedszkola w Zopowych i z Pietrowic oraz z przedszkola w Krnowie uczestniczyły w warsztatach plastycznych na temat bożonarodzeniowe zwyczaje na pograniczu polsko-czeskim. Warsztaty odbyły się w Czechach. W czasie zajęć dzieci wykonywały ozdoby świąteczne z gliny, które były dla przedszkolaków wspaniałą zabawą. Poprzez lepienie, ugniatanie dzieci przeżywały radość tworzenia. Zabawa z gliną okazała się doskonałą formą aktywności dziecięcej. Powstały niepowtarzalne prace, które po ozdobieniu zostaną wypalone w piecu ceramicznym. Przeprowadzone warsztaty pobudziły wyobraźnię i jeszcze bardziej zintegrowały grupę przedszkolaków. Dzień ten był pełen atrakcji dla wszystkich uczestników spotkania. 31 stycznia w Nowej Wsi Głubczyckiej już po raz szósty odbył się Mariankowy Bieg Sylwestrowy. Witam wszystkich na nowowiejskim sylwestrowym biegu mariankowym. Jest to już szósty bieg. W Nowej Wsi Głubczyckiej odbywa się co roku. Bieg jest organizowany przez sołectwo, przez mojego przyjaciela Mariusza Mielnika, przy współudziale gminy, jak również w tym roku dołączyło do nas Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Głubczyckiej. Mamy bieg, nie jest biegiem komercyjnym. Jest to bieg podsumowujący sezon biegowy wszystkich biegaczy, wszystkich miłośników biegania. W tej chwili bierze udział blisko 60 biegaczy, jak również w tamtym roku już zorganizowaliśmy bieg dla dzieci, którzy biegną na pętli 600 metrów i w tym roku jest ponad 20 małych biegaczy. Także dziękuję Państwu. Skorzystając z okazji życzę wszystkim w nowym roku wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, spełnienia najskrytszych marzeń i pragnień. Zapraszamy do kibicowania biegaczom, którzy biegają nie tylko w Nowej Wsi, ale na terenie naszego całego powiatu i poza granicami naszego powiatu. Dziękuję ślicznie. Dyrektor Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej zaprasza wszystkich Państwa 24 stycznia na finisarz bardzo ciekawej wystawy. Witam Państwa w ten pierwszy pracujący dzień Nowego Roku. Mamy dzisiaj 2 stycznia 2017 roku i z okazji, że gościmy u Państwa w domu, chciałabym złożyć Państwu życzenia wszystkiego dobrego z okazji Nowego 2017 roku. A ponadto w styczniu 24 o godzinie 12 chciałabym wszystkich Państwa zaprosić na finisaż wystawy, którą tutaj widzimy za moimi plecami. Wystawa związana jest z porcelaną opolską, ale tą historyczną przedwojenną i tuż powojenną. Pochodzi ze zbiorów Muzeum Wsi Opolskiej. A więc jeżeli Państwo macie ochotę zobaczyć tą starą porcelanę, troszeczkę w innym wydaniu, to zapraszamy. Wystawa jest czynna, tak jak muzeum, od wtorku do piątku, od godziny 9.30 do 15.30 oraz parzyste niedziele. W czasie finisażu 24 stycznia o godzinie 12 będziecie mogli porozmawiać z pracownikami Muzeum Wsi Opolskiej. Także wszystkich chętnych serdecznie zapraszam. Ojcowie i bracia Franciszkanie, Miejski Ośrodek Kultury oraz Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach serdecznie zapraszają na barwny koncert kolęd i pastorałek z poezją bożonarodzeniową zatytułowany Z pokłonem Trzech Króli w reżyserii Marii Farasiewicz, a w wykonaniu Grupy Estradowej Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Teatru Tradycja Zespołu Szkół Mechanicznych przy akompaniamencie Mariana Barzyńskiego i Wiesława Wierzby.
Koncert ten odbędzie się w niedzielę 8 stycznia o godzinie 18 w kościele ojców Franciszkanów w Głubczycach. Wstęp wolny. Zapraszamy. Drodzy Państwo, dzisiaj po raz ostatni myśl pozytywna, ale nie na najbliższy tydzień, ale co najmniej na cały ten nowy 2017 rok. Żeby odnieść sukces, nie trzeba mieć skończonych kilku fakultetów. Trzeba mieć za to poczucie własnej wartości, silną wolę i konsekwentnie dążyć do celu. Nigdy o tym nie zapominajmy. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Żegnam się i do zobaczenia.